Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Krótko po tym, jak ukazał się mój materiał zachęcający do obejrzenia filmu z kanału pana Tomasza Wróblewskiego, ukazał się tam kolejny materiał, do którego uważam, że koniecznie należy się odnieść. Zapraszam. Kto jest tak naprawdę wrogiem naszej cywilizacji? O tym będziemy dzisiaj rozmawiać. Myślę, że jest to rzecz bardzo ważna i tutaj znowu pan Wróblewski dostrzegł bardzo ważne rzeczywistości, bardzo ważne elementy naszej rzeczywistości, które bardzo często pozostają niedostrzeżone, a są to elementy newralgiczne. Można powiedzieć, że w tym materiale został zdemaskowany najbardziej niebezpieczny wróg naszej cywilizacji, czy też więcej, najbardziej niebezpieczny wróg Bożego porządku. I dlatego warto o tym wspominać, warto o tym mówić. Tak jak wspomniałem w poprzednim materiale, gdy odnoszę się do pana Wróblewskiego, nie oznacza to, że popieram wszystko, co on kiedykolwiek powiedział, co mówi na swoim kanale, natomiast pewne materiały, niektóre materiały uważam za absolutnie wyjątkowo dobre. I dlatego dzisiaj odnoszę się właśnie do jednego z nich. Odnoszę się do filmu zatytułowanego Wojownicy Sprawiedliwości Społecznej. Oczywiście ten film będzie podlinkowany. Film traktuje o rewolucji postmodernistycznej. I myślę, że jest to bardzo precyzyjne określenie, które opisuje, z czym mamy problem. Ja używałem wcześniej pojęcia rewolucja liberalna. To byłoby pojęcie, które byłoby bez wątpienia dla ludzi pokroju pana Wróblewskiego czymś absolutnie strasznym, bo on sam określa się jako liberał. W sensie, my byśmy powiedzieli o takich osobach wolnościowiec, dlatego że z naszej strony liberał kojarzy nam się z liberalnym katolikiem, a to jednak jest trochę coś innego. W każdym razie faktycznie określenie rewolucja postmodernistyczna jest pojęciem bardzo trafnym. Dlaczego jest to pojęcie bardzo trafne? Dlatego, że postmodernizm jest dekonstrukcyjny. On rozkłada to, co wcześniej uważano za pewne podstawowe, fundamentalne prawdy. A więc moglibyśmy mówić o rewolucji dekonstrukcyjnej. O rewolucji, która ma za główne zadanie coś rozkładać. Rozkładać na części pierwsze, w zasadzie niszczyć. A co konkretnie? Wszelki Boży porządek. Wszelki obiektywny ład. Wszelki obiektywny ład. I w tym sensie można by powiedzieć, że jest to ta rewolucja, że jest to niejako królowa rewolucji. Dlatego, że każda rewolucja, już dawno o tym mówiono, że każda rewolucja tak naprawdę jest nienawiścią wobec porządku, którego sam rewolucjonista nie ustanowił. I tutaj jakby ta rewolucja niejako dochodzi do swojego szczytu, bo to nie jest już rewolucja przeciwko jakiemuś konkretnemu elementowi rzeczywistości, tylko można powiedzieć, że jest to rewolucja przeciwko samej prawdzie. Ta dekonstrukcja dotyczy samej prawdy, samej obiektywnej prawdy. I dlatego moim zdaniem może to się okazać najniebezpieczniejsza ze wszystkich rewolucji. Rewolta przeciwko samej obiektywnej prawdzie. Rewolucja postmodernistyczna. Na czym ma ona polegać? Oczywiście twierdzi ona, że nie istnieje coś takiego jak prawda obiektywna. Odpowiedzią na to jest, to znaczy odpowiedzią na ten fakt stwierdzony przez rewolucjonistów, że nie ma prawdy obiektywnej, według nich jest konstrukcjonizm społeczny, który twierdzi, że prawdą jest tylko to, co ja doświadczam. Tylko moje osobiste doświadczenia. Powinno nam już się w głowie obudzić pojęcie moja, twoja, prawda, bardzo popularne. Jest to właśnie ślad tej rewolucji, jest to jej tchnienie, które weszło do naszego życia. To bardzo powszechne myślenie o mojej, twojej prawdzie. Moja jest taka, twoja jest taka i wszystko jest w porządku. To jest właśnie to. To jest właśnie rewolucja postmodernistyczna w naszych głowach. Nie ma prawdy, rzeczywistości, tego, co faktycznie jest. Ja postrzegam tak, ty postrzegasz tak. Ja uważam, że teraz jest światło zielone, ty uważasz, że jest czerwone i obaj mamy rację. To nic, że akurat może to spowodować czyjąś śmierć. To jakby wszystko jedno. Każdy ma po prostu swoją prawdę. Pan Wróblewski w swoim materiale, ja będę tutaj upraszczał, streszczał, starając się wyciągnąć te najważniejsze elementy, bo uważam, że warto, jak najbardziej polecam zapoznać się z tym materiałem, jednak jest to materiał
długi, fachowy i bardzo skomplikowany moim zdaniem. Natomiast ja postaram się to zrobić w formie takiej bardzo skondensowanej. Podstawą tego konstrukcjonizmu społecznego jest, czyli tego, jak działa ta rewolucja dekonstrukcyjna, jest zacieranie różnic pomiędzy, znaczy można najpierw powiedzieć w ogóle zacieranie różnic. Dlaczego to jest takie ważne? Bo różnice określają, co czymś jest, a czym nie jest. I jeśli uda nam się je zatrzeć w pojęciowości, te różnice, to nie jesteśmy w stanie określić, co jest czym do samego końca. I dlatego rewolucjoniści postmodernistyczni będą za wszelką cenę starali się zacierać różnice. Zacierać różnice na przykład pomiędzy prawdą a opinią. To jest dokładnie to, o czym przed chwilą mówiliśmy. Moja prawda, twoja prawda. Nie moja opinia i twoja opinia i jedna obiektywna prawda, tylko moja prawda, twoja prawda, tak naprawdę chodzi o opinię. Zacieranie różnicy pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem, również bardzo obecny w naszej kulturze, w naszej antykulturze, można by powiedzieć, element zacierania tej różnicy. Prawa zwierząt, które stają się tak naprawdę w pewnym stopniu już większe niż prawa ludzi, to można czasami faktycznie bardzo, bardzo wyraźnie zobaczyć, ale nie o tym będę tutaj mówił, a więc zacieranie różnic pomiędzy prawdą, opinią, pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem i tak dalej, i tak dalej. Druga rzecz, pierwsza to zacieranie różnic, druga to jest zmiana języka. Pan Wróblewski zwraca na to uwagę, że dla rewolucjonistów język jest odbiciem tego dawnego hierarchicznego porządku społeczeństwa i dlatego trzeba koniecznie cały język zdemolować, cały język zamienić nowymi pojęciami. Trzeba zdekonstruować szkodliwe według nich pojęcia. I dosłownie cytuję człowieka, który powiedział konkretnie, można te cytaty usłyszeć w podlinkowanym materiale, że należy zniszczyć słowa, które mogą osłabić siłę progresywnych argumentów. Należy zniszczyć te słowa, które mogą osłabić same słowa, rozumiemy, same pojęcia. Takie pojęcia jak ojciec, jak matka, jak prawda, bez dodatku moja lub twoja. Takie pojęcia trzeba zniszczyć. One są faszystowskie, one są kontrrewolucyjne, one są niebezpieczne dla nowego porządku. Dlatego my musimy walczyć w obronie pojęć. Dlatego tak bardzo potrzebujemy świętego Tomasza, bo on jest tym człowiekiem, który definiował, który określał pojęcie. Dlatego on jest tak bardzo kontrrewolucyjny. Ale wszystko po kolei. Kolejna rzecz, pierwsze to było zacieranie różnic, zmiana języka. I trzecia to kulturowy relatywizm. Kulturowy relatywizm. Co to znaczy? Ano znaczy to, że trzeba, aby dokonać tej absolutnej rewolucji dekonstrukcyjnej, która ma wszystko rozłożyć, trzeba rozłożyć również jednostki społeczne, kultury, jednolite kultury. Muszą zostać rozłożone, muszą zostać wymieszane, bo człowiek, który żyje w jednolitej, na przykład katolickiej kulturze, jest siłą rzeczy za bardzo jednolity dla nich. To jest człowiek, który ma jeden system pojęć, to jest człowiek śmiertelnie niebezpieczny, wielki kontrrewolucjonista. Dlatego postmoderniści będą dążyli do tego, kulturowi, rewolucyjni postmoderniści będą dążyli do tego, żeby rozkładać takie społeczeństwa. Tutaj znowu widzimy mnóstwo takich ruchów, chociażby u nas w Europie, które za wszelką cenę właśnie chcą mieszać kultury, mieszać społeczeństwa po to, żeby nie było ludzi, którzy są jednolici, którzy mają jeden system moralny, jeden system pojęć, żeby nie było takich społeczeństw, które są jednolite, żeby rozbić społeczeństwa na klasy. I to jest również bardzo ważne, do tego właśnie przejdziemy. To jest jakby czwarty punkt. Zacieranie różnic, zmiana języka, kulturowy relatywizm i czwarty punkt, tożsamość, zmiana tożsamości. Właśnie, jedna kultura wytwarza jedną tożsamość. Jesteśmy Polakami. Wytwarza to w nas pewną tożsamość. Mamy pewne wspólne wartości, albo może lepiej powiedzieć, mieliśmy pewne wspólne wartości, dopóki rewolucja postmodernistyczna nam ich nie odebrała. Ale znowu wszystko po kolei. Tożsamość. Rewolucjoniści postmodernistyczni będą przeciwko indywidualizmowi i przeciwko narodowi. Będą oni za klasami. Tutaj można powiedzieć, że pradziadek Marx pozdrawia. To jest bez wątpienia jego tchnienie w tej nowej rewolucji, w jakimś stopniu przynajmniej nowej rewolucji, tylko wspólnota klasowa się liczy dla postmodernistów. Co to jest wspólnota klasowa? To jest taka wspólnota, którą wytworzyły wspólne doznania, czyli bardzo ograniczona wspólnota, na przykład właśnie taka klasa
kobiet wykształconych. Tak? To są osoby, które mogą mieć w miarę wspólne doświadczenia i taka klasa, tak, to jest dla nich pewna wspólnota, bo klasa mężczyzn pracujących fizycznie, tak? To jest też jakaś klasa, klasa rolników na przykład. Takie osoby mogą mieć w miarę wspólne doświadczenia i takie klasy należy tworzyć. I taka klasa, każda klasa może sobie wytworzyć własny kodeks moralny, własne pojęcia ideowe, tak? Co jest dobre, co jest złe, co to jest prawda dla nas i tak dalej, i tak dalej. Do tworzenia takich społeczeństw rewolucja postmodernistyczna będzie dążyła. Tak jak wspomniałem, w materiale pana Tomasza Wróblewskiego wszystko jest poparte cytatami, tam można sobie to znaleźć. A więc jest to właśnie trybalizacja, jest to tworzenie społeczeństw plemiennych, utworzenie głębokich podziałów. Dlaczego te klasy są potrzebne? Bo te klasy łatwo jest skłócić między sobą, te klasy łatwo jest sprawić, żeby te klasy walczyły między sobą. To jest stworzenie społeczeństwa słabego, straszliwie podzielonego na setki różnego rodzaju klas, które nie potrafią się między sobą dogadać. To jest 10 kroków cywilizacyjnych do tyłu. Zniszczenie jedności, wspólnoty, tożsamości i zastąpienie je wspólnotą taką plemienną, prymitywną, opartą tylko właśnie na bezpośrednich doświadczeniach, uniemożliwiającą stworzenie jednej kultury, jednej wiary. Uniemożliwiające stworzenie jednego obiektywnego systemu myślowego, a więc czy odkrycie jednego obiektywnego systemu myślowego, a więc znowu typowo dekonstrukcyjne, dekonstrukcja społeczeństw, dekonstrukcja narodów, dekonstrukcja wielkich wspólnot ludzkich, które miałyby na przykład siłę do tego, żeby opierać się jakimś wielkim korporacjom, wielkim siłom zewnętrznym. Takie rzeczy muszą przestać istnieć i to jest bardzo niepokojące w tej rewolucji, bo być może właśnie jednym z elementów może być nastąpienie wielkiego, jednego rewolucyjnego rządu, który będzie sobie sprawował opiekę nad tymi plemionami, tak, żeby one na pewno pozostały prawowierne i na pewno nie tworzyły jakichś wielkich faszystowskich oczywiście w cudzysłowie, wspólnot, które mogłyby stać się jakimś narodem albo państwem, o zgrozo, tak, to jest dla nich oczywiście szczyt tego, co złe. Orwell mówił, że wolność polega na tym, żeby móc powiedzieć, że 2 plus 2 to 4. To jest bardzo klasyczna definicja wolności. Wolność służy dla prawdy. Wolność jest stworzona dla prawdy, aby wybrać prawdę. Wolność polega na tym, żeby móc powiedzieć, że 2 plus 2 to 4. Dla rewolucjonistów postmodernistycznych to jest największe zło. Możliwość móc powiedzieć, że tak jest, to jest koniec świata dla tych ludzi, tak jak dla ówczesnych Panu Jezusowi faryzeuszy powiedzenie ja jestem było szczytem bluźnierstwa, bo to było odniesienie imienia Boga do samego siebie. Tak, gdy Pan Jezus mówi pierwej niż Abraham stał się ja jestem, to jest dla nich szczyt bluźnierstwa. Tak dzisiaj powiedzenie to jest szczytem herezji dla tych rewolucjonistów postmodernistycznych, bowiem nie ma czegoś takiego, że to jest. Ja uważam, że tak jest, ja uważam to i to, ale nie ma obiektywnej prawdy. Nie ma prawdy, że 2 plus 2 to jest 4. Ja uważam, że tak jest, kto inny będzie uważał co innego i wszystko jest, ma tą samą wartość. Każde pojęcie, każde takie podejście do rzeczywistości, rzeczywistość też kontrrewolucyjne pojęcie, każde takie podejście do świata nas otaczającego jest dobre, równoprawne. W jaki sposób ta kontrrewolucja postępuje? To jest również bardzo ważna sprawa. Marsz przez instytucje, czyli zajmowanie kolejnych bastionów, można by powiedzieć. Marsz przez instytucje, zajmowanie instytucji. I to jest rzecz bardzo niebezpieczna i to już się dzieje, a w pewnym sensie już się kończy dziać. Przede wszystkim uniwersytety. Uniwersytety stały się już w dużej mierze bastionami rewolucji postmodernistycznej, tej rewolucji dekonstrukcyjnej, która obala obiektywną prawdę. I to jest największa tragedia. Dalej pan Wróblewski wymienia korporacje, które już mają ogromną ilość specjalistów do sprawiedliwości społecznej, pilnujących właśnie, aby za wszelką cenę nie pojawiało się w korporacjach nic, co mogłoby tchnąć starą hierarchią, starą obiektywną prawdą. To musi być wszystko usunięte. I to jest rzecz znowu bardzo niebezpieczna. Korporacje zatrudniają specjalistów, rzesze specjalistów, które są stale zatrudnione w korporacjach po to, żeby pilnować prawowierności wobec nowej, postmodernistycznej rewolucji. To jest tragedia, ale to się dzieje.
Pan Wróblewski mówi o przemyśle sprawiedliwości społecznej, że jest jakby cały przemysł, który powstał po to, żeby wytwarzać i utrzymywać tych strażników sprawiedliwości społecznej, oczywiście sprawiedliwości społecznej, to trzeba brać w cudzysłów, czyli tych ludzi, którzy takich inkwizytorów, rewolucyjnych inkwizytorów, którzy będą pilnowali tego, żeby w społeczeństwie nie pojawiły się żadne kontrrewolucyjne idee, żeby w korporacji żaden pracownik nie uważał, że istnieje obiektywna prawda, żeby żaden pracownik nie używał słownictwa, które kojarzy się ze starą hierarchiczną rzeczywistością, ze starym hierarchicznym społeczeństwem. I to jest ogromny, miliardowy przemysł, o czym pan Wróblewski mówi. To jest też, to należy koniecznie zauważyć. I co można zrobić? Znowu przyznam rację panu Tomaszowi, że tutaj nie pomogą demonstracje na ulicach, tutaj nie pomoże wykrzykiwanie haseł. Bardzo słuszna uwaga, trzeba zacząć od tego, żeby poznać wroga. To jest moim zdaniem bardzo słuszna uwaga. Trzeba zacząć od tego, żeby badać, co ci ludzie tak naprawdę uczą, co oni robią, w jaki sposób oni przemawiają i w jaki sposób oni działają, żeby móc przeciwdziałać. I tutaj słusznie w materiale na kanale Warsaw Enterprise Institute pan Wróblewski mówi, że należy przede wszystkim badać, zacząć od tego, żeby badać, nie lekceważyć tego, co się dzieje, tylko badać. I tutaj mówi on o uniwersytetach. Bardzo ważna uwaga. Odzyskanie z naszej strony szkół, uniwersytetów po to, żeby badać te sprawy, po to, żeby wiedzieć, jak oni postępują, żeby wiedzieć, co oni mówią, żeby potrafić odpowiedzieć, żeby potrafić przeciwdziałać. A więc odzyskanie szkół i uniwersytetów to rzecz, która jest absolutnie fundamentalna, na której jakby musimy my, jako kontrrewolucjoniści, musimy się skupić, aby walczyć o prawdę, aby na uniwersytetach, w szkołach i na uniwersytetach walczyć o obiektywną prawdę, badać systemy rewolucyjne, w jaki sposób ta rewolucja działa i uczyć, w jaki sposób tej rewolucji przeciwdziałać. To jest wielka rzecz, wielkie zadanie, które stoi przed nami i uważam, że tutaj każdy z nas, każdy, kto czuje się w obowiązku, aby walczyć o naszą cywilizację, aby walczyć o obiektywną prawdę, każdy powinien poznać tego nieprzyjaciela i w miarę swoich możliwości walczyć. W miarę możliwości, wspierając takie szkoły, takie uniwersytety, robiąc co się da, dokształcając się siebie, czy kształcąc innych, poznając wroga innych, pouczając. To po prostu jest w tej chwili rzecz absolutnie fundamentalna. Jeszcze wrócę do tego, że nie pomogą tutaj nasze demonstracje, jakieś wykrzykiwanie haseł, bo to jest tak naprawdę dla rewolucjonistów tylko paliwem. Oni wtedy tylko mogą pokazać, że tak, tutaj my jesteśmy prześladowani, właśnie to opresyjne, stare społeczeństwo hierarchiczne nas uciska i my musimy dlatego wyrwać się z niewoli. Oczywiście takie akcje pojedyncze, właśnie jakieś tam wykrzykiwanie haseł nic nie pomoże. Tutaj potrzeba głębokiej intelektualnej pracy i formowania społeczeństwa. Informowania i formowania społeczeństwa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.